Koszalin ima zespol, który po prostu mali su trudne meče przed sobą. Tak naprawdę Cuker je jedini zespol, s którym su oni ličili da, že mogu vigrać. Wszystko inni zespoli su bili na vježdje, Anvil na vježdje, Stelmet na vježdje. To vieme, že trudno se spodjevać, že bi vigrać meču. Mislim, že oni imaju potencijal. Trefli jest, nije mao tu svedomoš i pošed je tak lajtovo do tego meču i odrazu se zrobilo tak, že AZS je to spokojnie vidio. Čeka nas ciężkie spotkanie w Koszalinie, bo to jest drużyna nastawiona na atak. Mają do tego zawodników, są bardzo dobrzy rzutowo za 3 punkty. Jest Jakub Dłoniak, doszedł teraz Quintel Woods, jest Damian Jeszkę. Wszyscy potrafią trafiać z dalekich odległości za 3 punkty. Musimy być na to przygotowani, bo grają szybką koszykówkę. Mają bardzo dużo pozycji w ataku, więc grają krótkie akcje, oddają dużo rzutów. Musimy być na pewno przygotowani, żeby dobrze wracać do obrony, żeby nie dać im się rozpędzić. To nie trzeba pozwolić, że się rozkręcą, że mają dużo miejsca u szybkim ataku. Przede wszystkim na całą boisku robią dużą różnicę i mają bardzo dobrych strzelców. Prawie cała piątka rzuca za 3, potem trudno ustawić pomoc w obronie. Także będę decydować dyspozycja nasza, jak będziemy bronić 1-1. Nie będzie zmieniał wiele ze swojej taktyki. Myślę, że zawodnicy będą mieli trochę więcej swobody w ataku. I na pewno to im pomaga, bo czują się pewnie na boisku i trzeba uważać, żeby się nie otworzyli we własnej hali i nie zaczęli trafiać szalonych piłek. Da nie liczę na, i nie patrzę na to, ile Wódz ma lat. To jest bardzo dobry zawodnik, który nie musi udowadniać swoją wartość ni teraz. To jest zawodnik, którym wystarczy powyżej 10 minut, żeby zrobił 15 punktów. Druga zawodnik, który jest liderem i który na pewno pomoże zespołu, żeby złapał pewność grania. A druga rzecz, też samo, da nie oceniają rzut Daniela Jeszkę, jak rzuca, niego jak trafia. Że nie oceniają jego techniku, że jest troszeczkę specyficzna, ale chłopak trafia. To trzeba też patrzeć na te względy. Znaczy, myślę, że do Koszalina trzeba bardzo, bardzo ostrożnie. To nie będzie łatwy mecz. Dla nas poza Starogardem nie ma lakiego przeciwnika, gdzie będziemy tak na luzie dostać punkty. Na wszystko trzeba bardzo mocno pracować.